budowy placu. Budowy całego placu handlowego, a przy okazji tego budynku. I naprawdę jesteśmy tutaj zakładnikami prowadzenia jakby gospodarki. Uważam, że wstydem dla gminy Rygwice jest budynek, który jest w centrum Lubczyn. I dołożę wszelkich starań, aby z wami... Jeszcze raz. Dołożę wszelkich starań z wami, żebyśmy to zrobili. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o odpowiedź na te pytania, nieprawdą jest, że zakładamy od razu, że przegramy sprawę dofinansowania do sali gimnastycznej. Natomiast prawdą jest, że w PROW-ie to, co wystąpiliśmy na Lubcze, na kanalizację i wodociąg, odrzucono, nie w PROW-ie, tylko w RPO, odrzucono nam. W związku z powyższym widzę w budżecie jakieś takie rezerwy, żeby można było ten budżet w jakiś sposób uruchamiać na przyszłe lata. I odrzucono nam RPO dla Lubczyn, mówiłem to na spotkaniu na zebraniu wiejskim, dlatego że nie jest w KPOŚ-ce, czyli w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków aktualnych. Myśmy zrobili w zeszłym roku uchwałę dotyczącą aglomeracji Lubcza Wola Lubecka. Urząd Marszałkowski w jesieni tą aglomerację nam zatwierdził, natomiast rząd nie wprowadził jeszcze tej piątej KPOŚ-ki. Podobno ma wprowadzić w maju. Byłbym zadowolony, bo wtedy w okresie jesiennym moglibyśmy jeszcze raz przystąpić do tego programu, zwłaszcza, że do Rzeczu Białej i nam też zależy na tej inwestycji, dlatego że Jodłowa czeka na wodę studową. Ja tylko jeszcze się odniosę do tej pana wypowiedzi. Myśmy radni podjęli już uchwałę stosowną do tego, żeby rewitalizować centrum Lubczyn, czyli my nie kwestionujemy tej decyzji. Natomiast zastanawiamy się, czy stać nas na budowę, bo przecież to dotyczy najbliższych lat, budowę sali gimnastycznej. Więc tu nie problem w rewitalizacji centrum Lubczyn, tylko zastanawiamy się, jak to będzie z finansowaniem kolejnych inwestycji. Tylko radny za Wola Lubecka. Takie pytanie, co z chodnikiem z budową chodnika na Woli Lubeckiej? Następne pytanie, bo zostaliśmy tak dość zaatakowani mocno, że i nauczyciele i tego, że tu się nie prowadzi strajków, to nie wiem, czy pan uważa, że Małopolska to ciemno i całkiem, przecież każdy może mieć chyba swoje zdanie, a nie. Otóż nie strajkować. Proszę bardzo, Czy mówię o pewnych kosztach, które będą poniesione ze względu na przekształcenie szkół, zwłaszcza na terenie tej gminy. Uważam, że Państwu nie jest obce, że to nie reprezentuje tu żadnej partii politycznej, reprezentuje tu wszystkich samorządowców, których znam. Sprawa z lewa, ze środka, z PiS-u, ze wszystkich. Jesteśmy temu przeciwni, ponieważ to takie gminy jak nasza, miejsko-wiejskie, ograniczy z subwencjonowaniem tych gmin. A z drugiej strony, proszę Państwa, nie ukrywajmy, że boją się ludzie w demokracji, po 28 lat po odzyskaniu niepodległości od demokracji, mówić to, co myślą, ponieważ są sekowani przez różnych ludzi. I proszę mi nie mówić, ja akurat jestem człowiekiem wolnym, wolność mam i wolność będę posiadał zawsze. Do ostatniej kropli. To nie jest zagrożona wolność. Nie, jest wolność samorządu. Demokracja zagrożona. Wolność samorządu jest zagrożona. Proszę Państwa, nie będę się wypowiadał na tematy polityczne, bo to nie jest sesja. Nie jest miejsce poświęcone. Ale zostało poruszone. Mówię o skutkach, jakie reforma rządu dotycząca oświaty ma na budowę sali w Lubczy. I proszę tak traktować sprawę. O skutkach. Skutkiem tego jest to, że jest dwie klasy mniej. Klasy będą łączone w Lubczy, ponieważ nie będą dołożone klasy z Woli Lubeckiej. Czyli nie będzie dwóch klas, tylko będą pojedyncze klasy. A już słyszę, że Kowalowa wystąpiła do mnie ostatnio, żeby robić pracownię fizyczno-chemiczną w Kowalowej. No bo jest siódma i ósma klasa, jest fizyka i chemia. Gdzie jest to wyposażone w gimnazjum. Proszę Państwa, nie mówię tu naprawdę złośliwie. Mówię o tym, że znam się na tym, przejęliśmy szkołę w 1996 roku,
zarządzamy szkołami, nie jest to dobry kierunek. Przewodniczący Komisji Gospodarczej. Za chwilę będą odprawy i to będzie też ciekawa rzecz. A ochotników nie było w budżecie gminy na 2017 rok. Te chodniki, które były wymienione, zostały będą zlecane. Pan przewodniczący Komisji Gospodarczej. Ja mam pytanie do pana burmistrza, bo panie burmistrzu, jest to pewna niekonsekwencja pana działania. Zresztą przed chwilą pan to powiedział, że skutkiem tej reformy, która ma być wprowadzona, jest zmniejszenie lub czy ilości klas, powiedzmy, tym samym budowa sali, no jest zapytanie i celowość. Pamiętam, na zebraniu w Lubczy było jasno powiedziane co do sali. W Bistuszowej określił się pan już super jasno, zresztą to spowodowało, że mieszkańcy byli, bardzo bym powiedział, tacy spolegliwi i no, nie roztrząsali tematu, ponieważ burmistrz jasno powiedział, jeżeli w gminie Rylice będziemy budować, tak mniej więcej, to w najbliższej czasie salę, to będzie w pierwszej kolejności w Bistuszowej, a nie w Lubczy. No i pytam, co się stało, że nagle w Lubczy jest w pierwszej kolejności. I chcę powiedzieć tak, tu co pani radna Bochenek mówiła, to nie podlega dyskusji, że to centrum Lubczy jest zaniedbane i ono szpeci zamiast być wizytówką. To jest przeszłość około 10 lat i z różnych względów tam się nic nie stało. Między innymi, panie przewodniczący, chcę powiedzieć, ze względu na niektórych radnych, a może i sołtysów. Bo była pewna już sytuacja bardzo bliska roboty, ale były pewne dzierżawy, top nie pasowało i tak dalej, nie można było tam dojść do końca. Ale prawdą jest, że to powinno być zmienione. To nie przysparza ani Lubczy, ani gminie Chluby to centrum. Natomiast też powiedzmy sobie uczciwie, no mamy Lubcze, gdzie jest ta sala gimnastyczna. I ja uważam, że sprawiedliwie by było, jeśli już wchodzimy w tą budowę, to ta kolejność powinna być odwrotna. Jeżeli się okaże w drugiej kolejności, to budujmy tą drugą salę, ale budujemy drugą salę. Natomiast mówię to dlatego, nie z jakiejś tam zawiści, ale zdaję sobie i wszyscy tu sobie muszą zdać sprawę, że jeżeli będzie ten projekt chyci i będzie to dofinansowanie, to w Bistuszowej w najbliższych 10 latach nie ma żadnej budowy sali gimnastycznej. To jestem święcie o tym przekonany, ponieważ nie udźwigniemy i później wszyscy dojdą do tego wniosku, że dwie sale nie udźwignie gmina w tej rzeczywistości. I to mnie trochę boli. Jest, panie burmistrzu, pewna niekonsekwencja. Nie wiem, jakie tam siły zadziałały, że przekonały, żeby złożyć wniosek. I widzę w tym niebezpieczeństwo. W Bistuszowej uważam, szkoła zasługuje na jakąkolwiek, ale na salę gimnastyczną, bo te dzieci muszą mieć jakieś warunki. Mieszkańcy mają coraz większe zapotrzebowanie, coraz większe potrzeby. To są ludzie świadomi, którzy no, też mają pewne wymagania i słusznie, bo im więcej młodzież i dzieci będą ćwiczyć, tym mniej rodzice będą z nimi po lekarza chodzić. To jest bardzo dobry kierunek. Ale mówię, no coś się stało, że tak się stało. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Szanowni Państwo, panie przewodniczący i panie przewodniczący komisji. Pierwsza rzecz, kiedy rozmawialiśmy na ten temat dotyczący Lubczy, kiedy mówiłem, to będę konsekwentnie mówił, że prawdopodobieństwo otrzymania jest małe ze względu na wymogi, jest aktualny. Natomiast proszę mi powiedzieć z Państwa, jeżeli zada nam ktoś pytanie, że ciągłość jest rady, zakupiliście projekt, dlaczego mi to wtedy mi zadano pytanie. Proszę pana, pan jest burmistrzem po pani Połoskowej, ma pan salę wykupioną, dlaczego pan nie robi? No i ja zacząłem tłumaczyć, że prawdopodobnie jest, proszę pana, wydatkowanie, pan jest zobowiązany wykonywać w ciągłości władzy następną rzecz. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że sala w Lubczy, kiedy myśmy przyszli w 2014-2015 roku, właśnie po to, że było gimnazjum, zostały zlecone wszelkie prace dostosowawcze i my dzisiaj mamy gotowy projekt. Gdyby, panie Grzegorzu, gdyby dzisiaj była sprawa, że jest tylko jedna sala w jednej gminie i mielibyśmy gotowy projekt na Bistuszową, dajemy Bistuszową, ponieważ
mojej ocenie do końca. Prawdopodobieństwo, że Pistuszowa, gdzie nie ma sali, jest większe niż w Lubczy druga sala. Naprawdę. Ja się nie wycofuję z tego. Będziemy się, ja myślę, że ta dyskusja jest troszeczkę przedwczesna. Alokacja środków na te cele nie jest wysoka. Natomiast nie umiałbym się w imieniu was i swoim własnym bronić sytuacji, kiedy ktoś by mi zarzucił, że państwa, były środki, a wyście się nie starali. Mieliście projekt, mieliście rozwiązanie. No, to jest problem. Bądźmy uczciwi do końca. I tutaj, natomiast zapewniam to przed kamerami, gdybym miał do wyboru, jest ale dzisiaj z projektem, to jeżeli by było można, włożyłbym obie, bo jakby był gotowy projekt na Pistuszową. A jeżeli bym miał wybór, to bym optował za tym, że Pistuszowy miałaby być sala, ponieważ nie ma, prawdopodobieństwo byłoby dofinansowania większe. Wojtek, radny Lubrza. Chciałbym tyle powiedzieć o planowanych inwestycjach, że to są planowane inwestycje, a w przeszłości bywało tak, że były niestety projekty wywalane do kosza i teraz trzeba od nowa pieniądze na to nakładać, żeby wykonać kawałek oświetlenia, między innymi w Lubrze. I też dlaczego mieszkańcy zawsze Lubczy czy dzieci mają być gorsze? Skoro w innych miejscowościach było przez 10 ostatnich lat, 5 ostatnich lat coś robione, to jeżeli coś się dzieje na Lubczy, jakaś złotówka jest wydatkowana, to jest wielkie larum podniesione. Proszę przyjechać, zobaczyć, porozmawiać z dyrekcją szkoły, jak wyglądają tam lekcje WF-u, gdzie dzieci ćwiczą. Na dzień dzisiejszy mamy gimnazjum. Są 3 gimnazja w gminie. Proszę mi powiedzieć, jak jest gimnazjum Zalasowi wyposażone, kompleks w Ryglicach, jak jest gimnazjum w Lubczy. Nie, ja na prawo tylko... Nie, no nie spory, tylko po prostu chodzi o to, że gimnazjum w niedługim czasie Lubczy nie będzie, więc suma summarum dzieci ubędzie. Bo dzieci, które są w gimnazjum w Lubczy, w tej chwili przejdą do Woli Lubelskiej. I tyle. W związku z tym, zakończę tę dyskusję, ja tylko powiem tyle. W związku z tym, że tego gimnazjum nie będzie, to szansa, że my dostaniemy dofinansowanie do tego wniosku jest nikła. Dlatego, że tam w ocenie poddawane są ilość dzieci i perspektywa na kolejne lata, zwłaszcza, że jest sala wybudowana niedawno na Woli Lubelskiej, a tam jednym z punktów to było to, czy z sąsiedniej miejscowości dzieci będą korzystały z tej sali. Nie będą, bo tego jest efekt projektu na Woli Lubelskiej. I przedwcześnie dyskutujemy i przedwcześnie się martwimy. Jeżeli gdyby się tak stało, że dostaniemy dofinansowanie tego wniosku, to przez 2 lata pracowaliśmy na to, żeby spłacić długi. Spłaciliśmy 4 miliony zadłużenia, bo przygotowywaliśmy kolejne projekty na kolejne inwestycje. I tak robi każda jedna gmina wszędzie. I teraz, kiedy pojawia się możliwość pozyskania jakichś środków, to będziemy występować jej o wszystkie, bo może się okazać, że nie dostaniemy na co drugi wniosek. I wtedy będziemy się martwić o to, skąd weźmiemy pieniądze. Ja myślę tak, że jak są projekty złożone, są pozwolenia na budowę i pokazują się środki, które można pozyskać z zewnątrz, to nie małe, musimy z tego skorzystać, a gdy dostaniemy, po to tu jesteśmy jako radni, żeby się martwić, jak to zrealizować w jednej, drugiej czy trzeciej miejscowości, bo taka jest nasza rola. Być może okaże się tak, że sprawa gminarzy już zostanie rozstrzygnięta. Bo później nam będą zarzucać, że nie realizujemy tego, co mamy. Proszę bardzo. Nie dopuścimy, ale proszę bardzo, pani już potem panu widoczny. Radny widoczny. Że sprawa gminarzy zostanie rozstrzygnięta. Może się zdarzyć tak, że nie dostaniemy dofinansowania do sali sportowej do sali sportowej w Lubczy. W międzyczasie przygotowujemy dokumentację do sali sportowej w Pistuszowie. Będzie ogłoszony w przyszłym roku kolejny nabór, będziemy próbować pozyskać kolejne środki. Co jedno drugiego nie wyklucza. Tak jest. Najważniejsze są pozwolenia na budowę, żeby było z czym występować. Radny, panie przewodniczący drogi Jana Galasa i Jana Orleckiego. Ja tam przynosiłem podpisy tych mieszkańców, jaka jest sytuacja z nierozmą. Przygotowujemy. To dalej już było to pilne. Przygotowujemy dokumentację do aktu notarialnego, jeżeli będzie to droga wszechstronna. Jeżeli nie miało być, przygotowujemy aktu notarialnego, nie było burmistrza, tak jak wszystkie inne były pilne. Nie było burmistrza, bo był na zwolnieniu lekarskim.
tamtej też nie było? Przygotowujemy dokumentację do akt notarialnych, będziemy sukcesywnie akt notarialny robić. Jeżeli przyjmiemy tą drogę, to wtedy będziemy planować wyprowadzenie. Dalsze prace na tym. Połączone te umowy, nie? Wszystkie razy. Wszystkie naraz się nie da połączyć, bo nie wszystko odpowiada jeden termin. Ale z notariuszami już nie jest, z notariuszami nie ma problemu, proszę Państwa. Nie jest... przyjedziemy do domu. No to nie musi być, tak? Bo pod izbą notarialną, bo to pilnują korporacyjną. Ale niemniej jednak jest dużo notariuszów i można za tanie pieniądze zrobić. To ja jeszcze można, nie trzeba zrobić. Tylko ja powiem tak, wszystko jest dobrze, jeżeli chodzi o własności, ja to często podejmuję też ten temat na zebraniu. Jakie są wszystkie zgody, uregulowania, mają czyste księgi wieczyste, nie ma problemu. Natomiast jak jest jakaś zagwózdka, czasem taka drobna, że jest nawet wpis, że jest dożywocie na rzecz ciotki Kryśki, która nie żyje już 50 lat. Jeszcze żyje. Anastazji te, że nie żyje już 50 lat, to trzeba akt wyciągnąć z gonu, zawieźć, dowieźć, zwolnić księgę. Nie, to jest rzecz, będziemy akt notarialny robić po kolei, jest ich bardzo dużo takich sytuacji, tylko ta, bo jest bardzo dużo wniosków, tak jak nawet na 3 miesiące, na przykład nie jest bardzo dawno, panie miastu, to jest sprawa z jesieni. Ale w wolnych wnioskach są tysi? Bardzo bym prosił. Ale to są pytania radnych. Bardzo to nie, są tysi też biorą udział. I bardzo bym prosił. Proszę bardzo. Bo to już się zdarza. Tylko niedługo. Dziękuję panie przewodniczący i nie życzyłbym sobie, żeby pan zabraniał głosu sołtysom. Panie przewodniczący i ograniczał, przepraszam. Szanowna rada. Dziwi mnie bardzo stanowisko parę osób z rady, gdyż ukazują się środki na budowę sali sportowej, jesteśmy temu przeciwni. Czy to jest racjonalne gospodarowanie budżetem gminy? Zapytuję. Czy my mamy oszczędzać na dzieciach? Czy dzieci mają przez nas pokutować? Czy pieniądze wydane na projekt i pozwolenie mają być zmarnowane? Czy tak podchodzi rada do tematu? Bardzo mnie dziwi stanowisko paru osób szanownych. Rewitalizacja miejscowości Rocza. Budżet obywatelski, o któryśmy się starali. Mieszkańcy na to zagłosowali. I takie stanowisko szanownej rady bardzo mi niepokoi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani. Dziękuję pani sołtysie, ponieważ taki atak pewno w kierunku nas tutaj trójki, które mieliśmy tutaj, można powiedzieć, odwagę zwrócić uwagę. Nie, tu nie o to chodzi. Padło tylko zapytanie, czy gmina jest w stanie udźwignąć ten ciężar. Nie mamy do czynienia z 200, 300 czy nawet pół miliona, tylko mamy do czynienia z kilkoma milionami złotych. I teraz jest pytanie jedno. Czy jeżeli my otrzymujemy z zewnątrz środki, to nie jest tak, że ten projekt, który będzie leżał, nie wiadomo ile, czy gmina znajdzie pieniądze, czy nie, tylko będzie musiała znaleźć pieniądze, to jest jedna rzecz. A już wracając do kwestii związanej tutaj z rzekomym pokrzywdzeniem dzieci w Lubczy, to ja również tutaj wskazuję, że też występowałam do burmistrza i też wskazywałam kwestie związane z tym, że na przykład nawet odnosząc się do Kowalowej, też nasze dzieci są pokrzywdzone z racji tego, że są połączone zajęcia i to nieważne, że mamy łączone zajęcia matematyki, polski, język obcy. Też pewnie dzieci są pokrzywdzone akurat w naszej miejscowości związane właśnie z tym, że jest mało dzieci. Jednakże próbujemy tutaj podejmować wszelkie kroki, żeby ta sytuacja była zmieniona. Więc w związku z powyższym, panie sołtysie, proszę nie atakować tutaj nas, żebyśmy mieli tutaj, nie wiem, zapytanie do pana burmistrza odnośnie tego, bo to nie jest sprzeciw, że my absolutnie nie chcemy tej sali gimnastycznej, z racji tego, że zdaję sobie doskonale sprawę, że w każdej miejscowości taka sala jest potrzebna. Tylko proszę słuchać dokładnie, o co przepuśćmy, ja na przykład pytałam. Czy gmina jest w stanie udźwignąć taki ciężar i czy będzie miała środki? A przede wszystkim moje pytanie polegało na tym, ile, jaki jest koszt wybudowania takiej sali gimnastycznej, ile dostaniemy z zewnątrz środków, a jaki wkład własny będzie musiała mieć gmina. I to było całe pytanie, natomiast to nie był atak absolutnie nikogo tutaj z to nie był atak, że sala wam jest niepotrzebna. Jest potrzebna i to każdy z nas uważa, tak samo jest potrzebna rewitalizacja. Tylko proszę słuchać dokładnie, w jaki sposób formułowane są pytania w stosunku do pana burmistrza i o co my pytamy.
Bo na chwilę obecną jest sytuacja taka, że każdy z nas wystąpi z jakimś wnioskiem, tylko musimy sobie zdawać z tego sprawę. Bo to nie jest sztuką naprawdę, proszę Państwa, nagle podjąć tysiące inwestycji. Fajnie, jak się robi coś rzeczywiście, bo po to tutaj jesteśmy, żeby ewentualnie w każdej miejscowości coś się robiło, tylko też musimy racjonalnie myśleć. Skąd te środki weźmiemy, ponieważ za niedługo okaże się, że to jest tak samo z takim, tak jak Pani Burmistrz tutaj raz odpowiedziała, że nie martwmy się, nie martwmy, bo to jeszcze jest czas. Nie, proszę Państwa, bo nagle się okaże, tak jak dzisiaj, ja osobiście byłam zaskoczona, ponieważ jeszcze do niedawna ten temat umilkł. Nie będzie, nie ma pieniędzy, nie stać nas, jest to nieopłacalne. Dopiero dzisiaj dowiaduje się znowu, że temat znowu się pojawił, więc miałam prawo zapytać, dlaczego akurat ten temat znowu się pojawił i skąd będą na to środki. Otrzymałam odpowiedź od pana burmistrza. Okej, będziemy, tak jak pani Gieracka mówi ewentualnie, zastanawiać się, aby nie było później za późno. I na tym zakończymy polemikę. Ja powiem tylko tak, że naprawdę nie jestem podbudowany, bo że radni się martwią o to, skąd brać środki i dyskutują nad tym, że nad inwestycjami. To jest po prostu, tak jak powiedziałem, że będziemy się martwić, jak nie dostaniemy, środków. Sprawozdanie radnych, pytania radnych do tego. Pytania radnych do budżetu, wolnych wnioskach w udziele sołtysom do burmistrza. Nie ma. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z realizacji planu pracy Rady na 2016 rok. Proszę panią zastępczynią, panią minister, o przeczytanie planu pracy Rady. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Rybnicach za 2016 rok. Zgodnie ze statutem gminy Rybnice, Rada Miejska w Rybnicach opracowała projekt planu pracy na 2016 Rady oraz poszczególnych komisji, który zatwierdzony został uchwałą nr 17 przez 133/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku. Rada Miejska w Rybnicach w 2016 roku odbyła 15 posiedzeń, w tym 3 posiedzenia sesji nadzwyczajnej oraz w dniu 24 czerwca 2016 roku odbyła się uroczysta sesja inaugurująca obchody 15-lecia powrotu praw miejskich do Rybnicy, podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie medali zasłużonych dla gminy Rybnice osobom i instytucjom wyznaczonym w uprzednio podjętej uchwale. Rada w 2016 roku podjęła 106 uchwał oraz przyjęła szereg sprawozdań i informacji oraz realizowała swój plan pracy. Na posiedzeniach Rady po pierwsze zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rybnice oraz sprawozdania finansowe za 2015 rok i za pierwsze półrocze 2016 roku. Po drugie, dokonała analizy sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podjęła uchwałę w sprawie jego przyjęcia na rok 2017. Po trzecie, dokonała analizy sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2015. Podjęła również uchwałę w sprawie przyjęcia wyżej wymienionego programu na rok 2017. Po czwarte, dokonała analizy pozyskanych środków pozabudżetowych przez gminę Rybnice w roku 2015 na 2016. Po piąte, Rada na posiedzeniu listopadowej sesji gościła prezesa klubu sportowego Krzysztofa Krzywonia, który przedstawił radnym sprawozdanie z działalności dwóch klubów: Miejskiego Klubu Sportowego i Klubu Sportowego Rybnice. Po szóste, 26 września 2016 roku odbyła się sesja wyjazdowa Rady Miejskiej w Rybnicach, która miała miejsce w siedzibie spółki komunalnej do Rzeczy Białej w Tuchowie. Na posiedzeniu sesji wyjazdowej radni zapoznali się z informacją na temat działalności Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Dyrektor Daniel Słowik przedstawił strategię na lata 2015-2020 zgodnie z nową perspektywą finansową. Planami nowych inwestycji na terenie gminy Rybnice, jakie ma spółka komunalna do Rzeczy Białej, prezes spółki Sławomir Jędrusiak przedstawił sprawozdanie z działalności spółki za 2015 rok. Informacją na temat budowy dróg, chodników, oświetlenia na terenie gminy Rybnice finansowanych ze środków Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
Radny powiatowy Paweł Augustyn przedstawił radnym sprawozdanie z inwestycji powiatu. Dodatkowo radni dokonali wizytacji przeglądu infrastruktury i Lubaszowej, która jest w posiadaniu spółki komunalnej w Rzeczy Białej. W ramach tego przeglądu radni odwiedzili budynki ujęcia jak i samo oczyszczalnie ścieków sokowych. Rada zweryfikowała również informacje o wysokości podatków i opłat lokalnych, dokonała porównania do lat poprzednich oraz do gmin sąsiednich. Na tej podstawie w konsekwencji podjęła stosowną uchwałę. Rada na sesji w listopadzie 2017 roku gościła komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gliwicach Wiesława Siednika, który przedstawił radnym sprawozdanie z działalności OSP na terenie całej gminy Gliwice. Rada przyjęła uchwałę nr 31/237/16 w dniu 30 grudnia 2016 roku budżet gminy Gliwice na rok 2017 i wieloletnią prognozę finansową. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu z realizacji planu pracy Komisji za 2016 rok. Proszę bardzo. Sprawozdanie działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu za rok 2016. Zgodnie ze statutem Gminy Rybnice Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu przygotowała projekt planu pracy na 2016 rok, który zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej w Rybnicach. W 2016 roku komisja odbyła 12 posiedzeń, w tym 3 posiedzenia wspólne komisji stałych, podczas których zaopiniowała 108 projektów uchwał oraz realizowała swój plan pracy. Obok stałych zadań, to jest opiniowania projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej oraz rozpatrywania pism skierowanych do komisji, realizowała zadania wynikające z planu pracy, a także zapoznała się działalnością burmistrza Rybnic na podstawie wykonywania budżetu gminy Rybnice za 2015 oraz za pierwsze półrocze 2016 roku. Podczas posiedzeń komisja podejmowała następującą tematykę. Na bieżąco analizowała działalność Ośrodka Kultury w Rybnicach w sferze działalności kulturalnej, artystycznej oraz Biblioteki Publicznej w Rybnicach. Obradowała na temat sfery kulturalnej na terenie gminy Rybnica, CEPRZY, w udziale dyrektor Ośrodka Kultury Teresy Lisa, kierownika filii Ośrodka Kultury w Zalesowej Anny Wędzabawy, a także kierownika Ośrodka Kultury filii w Lubczy Jadwigi Skowron w celu wzbogacenia oferty kulturalnej dla dzieci w okresie ferii i wakacji. Następnie współpracowała z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok. Następnie uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez dyrektorów szkół na terenie gminy Rybnice. Tematem spotkań były sprawy bieżące i problemy do rozwiązania w danej placówce oświatowej. Dodatkowo komisja zapoznała się z wynikami edukacyjnymi placówek oświatowych na terenie gminy Rybnice. Zapoznała się z działalnością Miejskiego Klubu Sportowego w Rybnicach oraz Klubu Sportowego KS Rybnice. Została informacja przedstawiona na sesji przez prezesów poszczególnych klubów sportowych. Zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015 na 2016. Następnie komisja również zapoznała się z usługami świadczonymi przez spółki lekarskie z terenu gminy Rybnice. Radni komisji w swoich miejscowościach uczestniczyli w zebraniach wiejskich organizowanych przez sołtysów zarówno jesiennych, jak i wiosennych w 2016 roku. Komisja na bieżąco uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, sportowych oraz zdrowotnych na terenie gminy Rybnice. Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 oraz wszystkie propozycje zmian w budżecie gminy oraz wieloletnią prognozę finansową w 2015 roku. Zapoznano się również ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku oraz komisja zaopiniowała projekty budżetu gminy Rybnice i wieloletnią prognozę finansową na rok 2017. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z realizacji planu pracy Komisji za 2016 rok. Proszę Pani Przewodniczący o przedstawienie. Sprawozdanie działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za 2006 rok. Zgodnie ze statutem gminy Rybnice
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zaopiniowała, opracowała projekt planu pracy na 2016 rok, który zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr 17/133/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku. Komisja w 2016 roku odbyła 12 posiedzeń, w tym 3 posiedzenia wspólne Komisji Stałych, podczas których zaopiniowała 106 projektów uchwał oraz realizowała swój plan pracy. Na posiedzeniach Komisji zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rybnice oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. Dokonała analizy opracowanych projektów.